Tragedia w Kole. Z rzeki wyłowiono ciało kobiety. Dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielę, 31 grudnia, po południu w Kole, województwo wielkopolskie. Nurkowie wyłowili z rzeki ciało 35-letniej kobiety. Mimo czynności reanimacyjnych, jej życia nie udało się uratować. Do tragedii doszło w niedzielę godzina 13. Przechodnie zauważyli nad brzegiem warty w Kole pozostawione ubranie. Damska kurtka i buty znajdowały się w okolicach przystani kajakowej. Na miejsce wezwano służby. Tragedia w Kole. Z rzeki wyłowiono ciało kobiety. Po blisko 2 godzinach intensywnych poszukiwań z warty wyłowiono ciało kobiety. Na miejsce zadysponowano zastępy straży pożarnej, a także specjalistyczną grupę wodno-nurkową z Konina oraz grupę sonarową z Poznania. Nurkowie podjęli z wody osobę, kobietę, przekazał oficer dyżurny Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Dodał, że na miejscu prowadzone były czynności reanimacyjne kobiety, niestety jej życia nie udało się uratować. Jak ustalił portal kolskiefakty.pl, ofiara to 35-letnia mieszkanka Koła. Okoliczności tragedii będzie wyjaśniać prokuratura rejonowa w Kole. Makabryczne odkrycie w Kroczewie. W stawie znaleziono zwłoki 36-latki. Makabryczne odkrycie w miejscowości Kroczewo w Powierzchnia. Płońskim, Mazowieckie. W niedzielę rano, 31 grudnia, przechodzień zauważył w stawie zwłoki 36-letniej kobiety. Policja ustala okoliczności jej śmierci. Ciało kobiety zauważył w niedzielę po godzina 8 rano mężczyzna spacerujący z psem w Parku Czarnowskich w Kroczewie. Zwłoki znajdowały się w stawie. Mężczyzna o makabrycznym odkryciu od razu powiadomił służby. Kroczewo. Makabryczne odkrycie w parku. W stawie pływało ciało 36-latki. Lekarz, który przybył na miejsce, stwierdził zgon 36-latki. Kobieta w ostatnim czasie mieszkała w Powierzchnia. Płońskim, przekazał ASP, Marcin Sawicki z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Obecnie na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza, która zbiera ślady i przesłuchuje świadków. Czynności policyjne nadzoruje prokurator.